Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, Panie Przewodniczący. Moje pytanie skieruję do Pana, Panie Ministrze, jako przedstawiciela rządu, ponieważ zapowiadany program 50+, tak jak już wcześniej tutaj moi przedmówcy mówili, praktycznie nie funkcjonuje. Nie czują tego osoby, które liczyły i które bardzo oczekiwały, że ten program przyniesie dla nich rozwiązania w sytuacjach kryzysowych. Dziś pracodawcy najchętniej zwalniają z pracy ludzi, którzy mają krótki okres do wejścia w ten czas ochronny. Pozbywają się tych pracowników i oni pozostają w wieku przedemerytalnym bez pracy. Znalezienie pracy przez tych ludzi graniczy z cudem. Nie ma chętnych pracodawców, którzy by takich pracowników zatrudniali. Proszę zobaczyć, jak trwają redukcje w niektórych zakładach pracy i odpowiedzieć na pytanie, kogo zwalniają w pierwszej kolejności. Także ludzi tuż przed wejściem w okres ochronny, przed emeryturą. Ci pracownicy, tak jak powiedziałam, pracy znaleźć nie mogą. Pytanie, panie ministrze, do pana kieruję następujące. Jakie rząd widzi i ma propozycje dla tych osób? Nie działa program 50+. Nowy program wejdzie dopiero za 2 lata, w 2014 roku. Czy rząd w tej sytuacji, pani marszałka, dokończę, jeśli można. Czy rząd w tej sytuacji zamierza na przykład wydłużyć zasiłek dla bezrobotnych na czas pozostawania bez pracy do momentu uzyskania wieku emerytalnego? Czy ewentualnie rząd widzi szansę, żeby tym ludziom dać zasiłek z opieki społecznej? Czy ewentualnie rząd widzi jakieś rozwiązania i zaproponuje zakładom pracy takie propozycje, które będą ich zachęcały do zatrudniania te osoby w wieku przedemerytalnym w swoich zakładach pracy? Bo w innym przypadku ci ludzie pozostają bez środków do życia, bez szansy na zatrudnienie i okres wyczekiwania na uzyskaną już emeryturę, na wypracowane swoje pieniądze. Ja chcę powiedzieć, że tutaj padło pytanie ze strony, nie ma pana posła z Solidarnej Polski, że komu zabrać pieniądze? Nikomu. Proszę państwa, wszyscy, którzy pracują, mają własne uzbierane składki i w ramach tego kapitału mają prawo do emerytury. Dziękuję bardzo.